Dobry wieczór, zdecydowanie wieczór, a nie dzień dobry, bo za oknem ciemno. Witam serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Dziś będziemy rozmawiać o dyskusjach na trudne tematy w klasie z uczniami i uczennicami. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i mam olbrzymią przyjemność poprowadzić dzisiejsze webinarium. Proszę dawać znać, czy Państwo tam są, czy nie są, leżą, siedzą, a może pół leżą, żeby nas dzisiaj oglądać. Proszę się zaopatrzyć w koc, jeśli potrzeba, w ciepłą herbatę, kawę, może kakao. I proszę z nami dyskutować, bo mam takie poczucie, że o dyskutowaniu trzeba dyskutować, również na czacie, jeżeli nie będą mogli oczywiście Państwo zabierać dzisiaj głosu, bo głos będzie oddany prelegentkom. Bardzo się cieszę i jak zawsze z olbrzymim szacunkiem, że Państwo znaleźli czas i chcą poświęcić te półtorej godziny, żeby tutaj z nami być, posłuchać i mam nadzieję dyskutować z nami o tym, jak prowadzić klasową dyskusję na trudne tematy. Zaczynamy. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi. Jak zawsze muszę powiedzieć formułkę, która już jest trochę taką mantrą tych spotkań. Centrum Edukacji Obywatelskiej, które nas gości i jest odpowiedzialne za cykl Odporna Szkoła, jest największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją w Polsce. Docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli w Polsce i do około 10 tysięcy szkół, z którymi współpracujemy i wspieramy ich w codziennej pracy. Może Państwa szkoła jest jedną z nich? Oczywiście, jak zawsze zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego bloga, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej po wszystkie aktualności i nowości. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zapisał się na newsletter CEO, to jest taka okazja, proszę kliknąć, być z nami na bieżąco i dostawać powiadomienia. Ola Nagot, która mnie dzisiaj wspiera na czacie, będzie wrzucać wszystkie linki, proszę korzystać, kopiować i przechowywać. Jeśli chodzi o naszą ofertę, to w tym momencie nie rekrutujemy już do większości naszych programów, ale mam dla Państwa dzisiaj niespodziankę. Będziemy mówić o programie, do którego będzie można dołączyć, ale to w trakcie webinarium. Benia o nim więcej opowie, ponieważ jest mentorką w tym programie i mam nadzieję, że to będzie również oferta dla Państwa. Partnerem naszego cyklu jest Norwegian Refugee Council. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki temu to wydarzenie się odbywa. A patronem medialnym jest miesięcznik Dyrektor Szkoły. Jak zawsze będą zaświadczenia, Państwo o tym wiedzą. Mamy nowy serwis zapisy.co.org.pl. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze konta założonego, to zachęcam do zakładania konta, to potem bardzo ułatwia pobieranie zaświadczenia. Link będzie podany na zakończenie naszego spotkania. Niespodzianka dzisiaj dla Państwa jest taka, że mamy specjalny rabat. Nasze wydawnictwo, które posiada w swojej ofercie książki i pomocy dla nauczycieli, specjalnie dla uczestników webinarium Odpornej Szkoły, dało rabat. Jest to 10% na nasze publikacje i pomoce. Hasło Odporna Szkoła. Ważne od dzisiaj przez 7 dni. Dobrze liczę? Przez 7 dni, do 24 marca. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę albo przez od dłuższego czasu się zastanawia, czy chciałby sobie kupić jakąś książkę i poczytać w weekendy, na przykład jak uczyć się głębiej albo coś o okej zeszycie, albo chciałby kupić sobie jakieś pomoce, serdecznie zapraszam. Jest to możliwe przez naszą stronę. Ola wrzuciła informację na czacie. Można się skontaktować z wydawnictwem za pomocą maila. Można również zadzwonić, ale o tej porze już Artur na pewno nie odbierze. Jest już w domu, nie pracuje. Zapraszam serdecznie do przyjrzenia się naszej ofercie i skorzystania z 10% rabatu. Przypominam, hasło, kod do promocji to Odporna Szkoła. Prelegentki, mówiłam, wspaniałe dzisiaj dwie kobiety, nauczycielki, wspólny jest przedmiot WOS, ale nauczycielki z dwóch różnych poziomów edukacyjnych. Bernadeta Białek, która jest nauczycielką języka polskiego i WOS-u w Szkole Podstawowej w Zabrzu, będzie dzisiaj naszą gościnią. Mówiłam już, że jest mentorką w kursie, o którym Państwu sama później opowie. Witam Cię, Beniu. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. A druga nasza prelegentka to Agnieszka Gabrielska, która jest nauczycielką historii, WOS-u i HIT-u w liceum w Poznaniu, która jest autorką wielu materiałów dydaktycznych, również dla Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam Cię, Agnieszko, bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, chciałabym dzisiaj zacząć temat dyskusji od takiej smutnej danej. Raport, który przygotowała organizacja Digital Society Project za 2021 rok, pokazuje, że
Polska jest jednym z najbardziej spolaryzowanych społeczeństw w Europie. Nie klasuje nas i nie jesteśmy tam w dobrowym towarzystwie, jeśli chodzi o kraje, które są tak mocno spolaryzowane jak my. Kwestia polaryzacji dotyczy kwestii światopoglądowych, ale również tego, jaki mamy stosunek do siebie, jaki mamy stosunek do osób, które mają przeciwne poglądy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, że bardzo często osoby o przeciwnych poglądach nie mają przestrzeni, płaszczyzny, żeby prowadzić ze sobą dialog. Często w ogóle nie ma miejsca na to, żeby te osoby ze sobą rozmawiały. W artykule, który czytałam na ten temat, dowiedziałam się, że często te osoby deklarują, że przestały rozmawiać z osobami, z którymi się przyjaźniły, na tematy drażliwe. W rodzinie czasami milczymy na jakiś temat, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji. Dlatego wydaje mi się, że szkoła jest idealnym miejscem, żeby trudne tematy wprowadzać, właśnie po to, żeby uczyć młodych ludzi, uczniów i uczennice, jak dyskutować z szacunkiem do osoby, z którą rozmawiamy, jak rozmawiać z osobą, jednocześnie dyskutując z jej poglądami, jak się wzajemnie słuchać. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi prelegentkami. Trudne tematy, które pojawiły się w tytule dzisiejszego webinarium, są tam nieprzypadkowo. Trudne tematy, mamy na myśli takie tematy, które wzbudzają bardzo silne emocje, które powodują, że stajemy po dwóch różnych stronach barykady, często nie widząc się wzajemnie. Trudne tematy to również takie, które są tematami dorosłych i bardzo szybko stają się tematami dzieci i młodzieży. Po prostu uczniowie i uczennice przychodzą z nimi do szkoły, mając często ukształtowane poglądy, bo po prostu słyszą, jak dorośli dyskutują. Agnieszka mówi, bardzo często na naszym spotkaniu przygotowawczym używała takiej frazy: chodźcie, porozmawiamy o tym, o czym kłócą się dorośli. To bardzo mocno pokazuje, że te tematy są obecne w życiu uczniów i uczennic, z którymi na co dzień się spotykamy. Tyle tytułem wstępu. Chciałabym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, skąd czerpać pomysły na tematy do rozmowy z uczniami i uczennicami. Jeśli Państwo mają pomysły, skąd czerpać tematy, zapraszam do podzielenia się i dyskusji na czacie. To pytanie jest również do wszystkich Państwa, którzy tu z nami są. Beniu, skąd Ty czerpiesz pomysły na tematy do rozmowy? Na pewno czerpię z obserwacji i z przysłuchiwania się uczniom, uczennicom. Oni sami, one podają pomysły, reagują też na to, co się dzieje wokół nich. Często rozmawiają ostatnio na przykład o stresie związanym z egzaminami, z nauką, o braku czasu, ale też rozmawiają na temat równego traktowania. Często ten temat się pojawia ostatnio w związku z tym, że w szkole, w klasie są dzieci polskie, ukraińskie, no i często poruszają ten temat sprawiedliwego, równego traktowania. Co to znaczy równe traktowanie? Co to znaczy sprawiedliwe traktowanie? Więc jest to doskonała okazja do tego, żeby porozmawiać o emocjach, o odczuciach, kto jak się czuje w tym momencie i czego oczekuje. Więc na pewno taka obserwacja i bieżące reagowanie na to, co w klasie się dzieje. Jest to też związane właśnie bardzo mocno ze stresem, który jest bliski i też podejmowany jako temat do rozmowy i do też sposobu radzenia sobie z nim, więc to jest wszystko takie ze sobą bardzo mocno związane. Pamiętam, że mówiłaś, że też masz taką metodę jak skrzyneczka, więc jakbyś powiedziała o nim. Tak, ja pracuję w szkole podstawowej, więc to też taką perspektywę też zmienia sposobu prowadzenia rozmów, bo ja sama też musiałam się tego nauczyć po wcześniejszej pracy ze starszą młodzieżą. I rzeczywiście skrzyneczka pomysłów jest bardzo dobra, ponieważ nie każdy ma śmiałość zaproponowania tematu na głos, jeżeli ktoś jest nieco wycofany. Więc taka skrzyneczka, która jest w widocznym miejscu w klasie, bądź też przygotowana przez uczniów i uczennice, może to być na przykład na biurku czy na parapecie i wiadomo, że tam można podać jakieś pomysły na tematy interesujące, czy też nurtujące, pojawiające się w ostatnim czasie wśród młodzieży, wśród dzieci.
Agnieszko, a jak jest ze starszymi, z młodzieżą w liceum? Z młodzieżą w liceum jest o tyle ciekawiej, że oni rzeczywiście są dosyć zaciekawieni takimi tematami, które są bardzo głośne. Może nie są tak na bieżąco zorientowani, co się dzieje w świecie, ale jeżeli pojawia się jakiś temat taki bardzo dzielący właśnie dorosłych, to oni są od razu wyczuleni na to i często jest tak, że oni przychodzą i sami pytają i myślę, że takie reagowanie na właśnie bieżące tematy jest bardzo dobre. Ja mam o tyle taką, mam warunki o tyle sprzyjające, że uczę IWOS-u i historii i teraźniejszości, więc to są przedmioty, które są dosyć mocno osadzone w takiej rzeczywistości społecznej, więc mogę spokojnie na lekcjach wykorzystywać te tematy i zawsze się gdzieś tam zahaczy o podstawę programową, więc na pewno reagowanie na bieżące tematy, bo młodzież chce rozmawiać, młodzież ma potrzebę dyskusji w ogóle i takiego ma potrzebę tego, żeby ich wysłuchać, też ich zdania. I jeżeli się stworzy im taką przestrzeń, oni będą wiedzieli, że mogą dyskutować, to oni sami będą przechodzili z tematami. Też czasami po prostu prowokuję, czy jakimś memem, czy jakimś fragmentem filmu, tak żeby dać im jakiś taki początek, czy taką trampolinę do tego, żeby potem można było dyskutować. I to często powoduje po prostu, że oni chcą rozmawiać, bo to jakoś ich tam ruszy, uda mi się ich jakoś tam troszeczkę sprowokować. Idealnie przyszło nam to, pierwsze pytanie przychodzi nam w drugie, bo było o tym, skąd brać tematy, to i powiedziałaś, Agnieszko, o tym, żeby tworzyć w klasie warunki do dyskusji. Myślę, że to jest podstawa dyskutowania, to są właśnie te warunki. I zachęcam Was, żebyście się podzieliły tym, jak Wy te warunki w swojej klasie tworzycie. To może ja zacznę. Po pierwsze, kiedy już chcemy dyskutować, zazwyczaj zaczynam od stworzenia, znaczy od tego, żeby oni wyszli z ławek. Bo jeżeli pierwszy raz zaczyna się rozmawiać z młodzieżą, to czasami jest tak, że oni przychodzą ze szkół, w których nigdy nie mieli okazji podyskutować. Więc zachęcam ich w ten sposób, że tu przy okazji może sprzedam jeden sposób. Proszę ich, żeby opowiedzieli się tak lub nie po stronie tezy lub przeciwko tezie, którą ja wyświetlam lub ją artykułuję. I wtedy oni muszą ruszyć się z ławek i stanąć w jednym lub w drugim miejscu lub na środku, jeżeli ktoś nie ma zdania. I to jest jakby pierwsza rzecz, że oni muszą zastanowić sami w tym momencie, jak oni w ogóle patrzą na ten problem, jakie jest ich zdanie. Ale wcześniej, zanim zacznę taką dyskusję, to ustalamy zawsze reguły. I to jest tak, że część z tych reguł ja proponuję, natomiast daję przestrzeń do tego, żeby mogli też dodać swoje zasady. I na pewno ten komunikat ja jest tutaj bardzo ważny, żeby mówić w swoim własnym imieniu. Myślę, że Państwo jako nauczyciele i nauczycielki też wiecie, że to na szkoleniach różnych też jest bardzo ważna rzecz, żeby mówić w swoim imieniu. Ważne jest też, żeby oni dyskutowali z poglądami, to już też padło, a nie z daną osobą, czyli żeby nie było jakichś takich prywatnych wycieczek wobec siebie, tylko żeby oni się czuli bezpiecznie, że każdy może mieć swoje własne zdanie, to też jest ważne, żeby dać przestrzeń do wysłuchania, czyli proszę też o to, żeby ktoś nie monopolizował dyskusji, bo czasami są takie dwie, trzy osoby, które bardzo łatwo wchodzą w dyskusję i bardzo fajnie im to wychodzi, są przyzwyczajone do tego, że mówią na forum klasy, ale mogą zmonopolizować dyskusję i może się okazać, że to jest dyskusja trzech osób. Więc ważne jest, żeby dać przestrzeń każdej osobie, która będzie chciała mówić jako pierwsza, żeby, to znaczy pierwszy raz wypowiedzieć się w czasie tej dyskusji, to żeby ona była właśnie tą pierwszą osobą, czyli wyłapywać te osoby, które jeszcze nie mówiły.
Można dopytać też, bo skoro oni stają w określonych miejscach, to czasami z pytanie, a co ty myślisz, dlaczego jesteś w tym miejscu, jaki był twój tok rozumowania, to też ich ośmiela i wtedy, bo nie każdy potrafi tak po prostu zabrać głos w klasie, szczególnie jeżeli to jest pierwsza, druga, trzecia dyskusja. Oczywiście nie przerywamy, staramy się nie prowadzić dyskusji pobocznych, bo czasami jak jest taki bardzo gorący temat, to oni zaczynają dyskutować gdzieś tam w grupkach pobocznych, więc tutaj chyba jest bardzo ważna rola nauczycielki czy nauczyciela. Dlatego ja zwykle samoprowadzenie, czyli udzielanie głosu dyskutującym przekazuję uczennicy lub uczniowi, żeby to oni udzielali głosu. Natomiast sama jestem gdzieś tam w tle i staram się właśnie te sprawy porządkowe ogarnąć. I wtedy okazuje się, że taka osoba, która udziela głosu, ona jest często bardzo, bardzo sprawiedliwa, nawet bardziej sprawiedliwsza, myślę, że niż ja byłabym czasami, więc myślę, że to też jest też taka funkcja dla osoby, która może bardzo boi się mówić, ale też chciałaby zaistnieć w klasie. I często się okazuje, że taka osoba jest bardzo dobrą organizatorką czy organizatorem. Oczywiście umawiamy się na kwestię języka, że ten język ma być literacki, że nie stosujemy wulgaryzmów. Ja też, ponieważ to są dyskusje często rzeczywiście na takie bardzo gorące tematy, na HiCie czy na WOSie, proszę ich, żeby przestrzegali zasad niedyskryminowania kogokolwiek poprzez język, czyli że nie stosujemy mowy nienawiści i nie stosujemy, nie głosimy haseł promujących, nie wiem, faszyzm, rasizm. To, na to w przestrzeni w czasie moich dyskusji nie ma i myślę, że nie powinno być w szkole. I najważniejsze jest, myślę, to, że wszyscy powinni czuć się bezpieczni i wysłuchani, żeby mieli przestrzeń. I też ważne jest, żeby nauczycielka czy nauczyciel był taką osobą, która nie przedstawia swoich poglądów. To jest bardzo trudne. Szczególnie jeżeli się ma wyraziste poglądy, to trudno jest zachować tą neutralność, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo wtedy jest możliwość rzeczywiście, żeby wszystkie osoby mogły znaleźć przestrzeń. Bo my jesteśmy jednak na tym stanowisku tej osoby nauczycielskiej, czyli tej trochę władzy, więc zawsze może być tak, że ktoś, kto ma inne zdanie niż my, może się po prostu wycofać i nie chcieć przemawiać, czy nie chcieć wyrażać swojej opinii. Więc myślę, że takie właśnie danie możliwości wszystkim wypowiedzenia się, szczególnie teraz, kiedy mamy tak mocno spolaryzowane społeczeństwo, myślę, że jest bardzo ważne. Dotknęłaś, Agnieszko, już tematu roli nauczyciela. Do niego oczywiście wrócimy, bo tak naprawdę rozpoczęłaś tutaj swoją wypowiedzią bardzo wiele wątków. Beniu, w takim razie jak z twojej perspektywy z młodszymi dziećmi tworzyć warunki do dyskusji? Wiem, że to jest zdjęcie z twojej klasy, z pracy twoich dzieci. Tak, ja zaczynam. No dobrze, to zacznijmy od tych rysunków. Faktycznie często pracuję z rysunkiem w różny sposób. I okazało się to bardzo trafione, jeśli chodzi o wybuch wojny w Ukrainie. To w ten sposób zareagowaliśmy na to, co się dzieje, że zanim pojawiły się takie jakieś pogłębione rozmowy, to poprosiłam młodzież, skorzystając zresztą też z propozycji Centrum Edukacji, ze scenariusza, aby młodzież narysowała emotikonki, które odzwierciedlą ich emocje związane z tym, co się stało. One były różne. Niektóre przedstawiały no taką neutralną na przykład twarz, co było dobrym takim początkiem do dyskusji, z czego to na przykład wynika. Więc rysunek jest bardzo dobrym pomysłem przy różnego rodzaju tematach, a zdecydowanie okazał się pomocny właśnie w tej sytuacji zaraz na początku, bo ja podzielam zdanie Agnieszki właśnie, że należy reagować na to, co się, na to, co się dzieje, na bieżące tematy. Ja też
Przygotowałam taki cykl zajęć w momencie, kiedy doszło do wybuchu wojny. Cykl zajęć właśnie przygotowujących do ewentualnego przyjęcia dzieci, bo nie wiedzieliśmy, czy jeszcze ktoś do nas do szkoły dojdzie. Więc to faktycznie spowodowało, że dużo rzeczy zostało przez rozmowy przepracowane i młodzież no, w piękny sposób wypowiadała się na temat emocji, więc to rzeczywiście jest. No, no widzę teraz tego efekt, bo już jesteśmy rok później, a kontynuujemy te praktyki, a już jesteśmy na innym poziomie. No i to, co jest dla mnie bardzo ważne, bo i zaczynam od podstaw, tak? Od podstaw zaczynamy w szkole podstawowej, więc bardzo ważne jest ustalenie tych zasad na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać. I o ile ze starszą młodzieżą już, tak, pod koniec szkoły jest łatwiej, bo to są już jakieś takie ustalone, wypracowane praktyki, no to z młodszą należy to często spisać. Ja oddaję głos dzieciom. Wygląda to w ten sposób, nie narzucam niczego, bo oni doskonale intuicyjnie wiedzą, na czym komunikacja dobra polega. Świetnie siebie obserwują nawzajem, świetnie dorosłych obserwują, wiedzą, co im przeszkadza. I zanim spiszą takie zasady w pierwszej osobie liczby mnogiej, bo to jest nasze ustalenie, starają się też używać komunikatu pozytywnego w tym, bo to akurat narzuciłam, żeby też stosować taki pozytywny język, no to podzieliłam młodzież na grupy w jednej z klas i w tych grupach wypracowywali zasady, spisując na post-itach każdą zasadę na osobnej karteczce i musieli oczywiście to też wcześniej przedyskutować, więc to też już było dobrą okazją do dyskusji. I jak przedstawiali te swoje zasady w grupach, no to też nawzajem słuchali się, bo okazało się, że część zasad się pokrywa i te zasady, które pojawiły się ostatecznie, to faktycznie cztery punkty pierwsze na plakacie okazało się, że były powtórzone w czterech grupach. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby młodzież czuła się bezpiecznie, tak, podczas tego, co się w klasie dzieje, podczas tych wszystkich rozmów. I oni sami się do tego odnoszą, co też zostało zawarte w jednym na przykład z punktów, że to, co się dzieje w klasie, zostaje w klasie, tak, to, co razem wypracowujemy, jest tutaj. Bardzo ważne jest, żeby te zasady były wywieszone w widocznym miejscu i to poczucie, że to jest przez nich wypracowane, ma naprawdę bardzo, bardzo dużą moc. I odwoływanie się do tych zasad w trakcie różnych lekcji. Więc jeżeli jeszcze jest współpraca między pedagogami, tylko to też jest ważne, że ja na przykład nie narzucam tego, że są takie zasady, tylko zachęcam młodzież do tego, żeby ona wyszła z tą inicjatywą, tak? Rozmów też z innymi nauczycielami, więc to też jest takie ciekawe doświadczenie. I prosiłabym o ten slajd z zasadami, jeżeli jest. O, i tutaj właśnie te zasady, które są po prawej stronie, to są akurat tegoroczne. Przez pomyłkę powtórzony została jedna zasada. Słuchamy siebie nawzajem. Jest to wszystko spisane przez jedną uczennicę z klasy, podpisane przez wszystkich uczniów. Dopisują się też nauczyciele przez wszystkich uczniów i uczennice. No i okazuje się, że gdzieś tam to słuchamy siebie nawzajem było bardzo ważne, bo zostało powtórzone. I rzeczywiście są to potrzeby uczniów i uczennic. Tak? Mówienie spokojnym tonem, utrzymanie kontaktu wzrokowego, wzajemny szacunek, wysłuchiwanie czyjejś opinii, nie krytykowanie. I tutaj akurat był ten zaprzeczony komunikat przez nie krytykujemy i nie używamy wulgaryzmów, ale to było dla nich bardzo ważne. To właśnie ta kultura języka, mówienie pełnymi zdaniami i argumentacja swojego zdania. A też jeszcze nawiązując do tej sytuacji z uczniami ukraińskimi i do tego całego procesu, który, bo to jest proces, to trwa. I też właśnie na jednym ze slajdów przedstawiłam, jak to u nas w klasie wyglądało mniej więcej te dyskusje, ponieważ u nas dużo dzieci w trakcie tego procesu pojawiało się w klasie. Obecnie jest pięć osób z Ukrainy, jeden
chłopiec z Białorusi, który już dłużej mieszka w Polsce. Więc jak zanim jeszcze ktokolwiek do nas do klasy doszedł, no to rysowaliśmy mapę Polski, mapę Ukrainy i krajów ościennych. I w momencie, kiedy tutaj akurat mamy pierwszą flagę ukraińską zaznaczoną na tej mapie, skąd ktoś pochodził, ale tych flag jest dzisiaj więcej i rozmawialiśmy właśnie o takiej sieci powiązań. Każdy zaznaczył swoje miejsce, skąd pochodzi i połączył to z Zabrzem. Ono nas łączy, bo tam chodzimy do szkoły, tam pracujemy i każdy opowiedział swoją historię, więc to też jest takie ważne, ta umiejętność słuchania, nawet jak nie znaliśmy języka nawzajem, to już dużo dało i było takim dobrym przykładem, dobrej praktyki na to właśnie, jak reagować na takie wyzwania współczesności i rzeczywiście to jest dobrym warunkiem do późniejszej też dobrej rozmowy. To tyle, jeśli chodzi o to, jak to Doniu, u a mnie. Powiesz, która to klasa wypracowała te, które prezentujesz swoje Te zasady? klasa szósta, te klasa szósta. Wcześniej też kilka lat temu, jak pracowałam z czwartymi klasami, tam mieliśmy taki klub dobrej rozmowy założony. No to faktycznie już te zasady już w tej chwili nie musimy spisywać, bo oni są w ósmej. Natomiast tutaj szósta klasa i wydaje mi się, że to jest bardzo takie dojrzałe jak na szóstoklasistów. I bardzo się cieszę, że to jest rzeczywiście ich. Także tak to wygląda. A powiesz mi jeszcze, czy jeżeli pracujesz z klasą, żeby wypracowali takie wspólne zasady, jeżeli nie pojawi się jakaś według ciebie ważna zasada, to naprowadzasz im, czy po prostu proponujesz wprowadzenie dodatkowej zasady? Nie, ja twierdzę właśnie tak, to jest otwarte, tak? Więc te zasady są otwarte i z taką sugestią, że jeżeli uważacie, że coś się pojawiło, co uważacie, że powinno wybrzmieć tutaj i być dopisane, to w każdej chwili możecie dopisać. No i też są takie właśnie no, fajne sytuacje, że ktoś, że no nie wiem, wyłamuje się z tych zasad, to zadaje pytanie, a jak myślisz, której zasady nie spełniasz? Więc to jest też bardzo fajne, bo powoduje skupienie się na sobie i na pracy. Nad pracą nad sobą, a nie na takiej złości na przykład, takiej w komunikacji gdzieś tam ze względu na przykład na zwrócenie uwagi, tylko to jest w dobrą stronę właśnie taki komunikat. Tak to wygląda. Ja zachęcam Państwa do podzielenia się, jeśli mają Państwo w swoich salach spisane z uczniami zasady dobrej rozmowy. Bardzo zachęcam do tego, żeby pisać, którą zasadę uczniowie uważają za najistotniejszą. Ty, Agnieszko, mówiłaś o tym, że Ty przynosisz uczniom często gotowe, spisane zasady. Powiedz, dlaczego to robisz ze starszymi uczniami? Myślę, że dlatego, że oni przychodzą z różnych środowisk, z różnych szkół, trochę też pewnie dlatego, że nie mamy czasu na to, żeby usiąść i spisać te zasady, bo niestety w liceum ta dyskusja jest już zwykle gdzieś tam takim czasem wydartym z lekcji normalnie. I przy okazji też przynoszę im, dlatego że myślę, że to jest też taka dobra praktyka, którą trochę na zasadzie takiej, bo cała taka dyskusja jest raczej na zasadzie takiego programu telewizyjnego może, nie? Że my ustalamy, czy konkursu, to są trochę inne zasady, oni już wtedy nie skupiają się na samym ustalaniu zasad, tylko szykujemy się już do tej dyskusji i wtedy mamy trochę więcej czasu na dyskusję, bo zwykle dyskusja, która ma trwać, którą ja sobie zaplanuję na 15 minut, ona kończy się, trwa dużo dłużej, bo nie chcę, jeżeli widzę, że jest rzeczywiście fajna dyskusja, to nie chcę jej uciąć, żeby oni nie pozostali też z takim przeświadczeniem, że nie zostali wysłuchani, że to było tylko po to, żeby odwalić, mówiąc brzydko i kolokwialnie, lekcje. Więc myślę, że w liceum ważne jest takie rzeczywiście potraktowanie ich poważnie, że to nie jest tylko lekcja, że musimy sobie podyskutować, bo zaplanowałam coś takiego, tylko że to jest rzeczywiście forum, takie miejsce, gdzie oni sobie mogą podyskutować, taka agora.
I stąd skupiam się bardziej już na samym zadaniu niż na zasadach tego zadania. Jeżeli Państwo macie więcej czasu, to oczywiście myślę, że spisanie zasad nawet na liceum tym bardziej jest mile widziane. To pewnie ma sens przy różnorodnych warsztatach, kiedy mamy chociaż półtorej godziny do dyspozycji, czy jakieś zajęcia pozalekcyjne. Wiem, że w wielu województwach, przynajmniej w Poznaniu tak jest też, ale myślę, że nie, Poznań jest jedyny, odbywają się zajęcia antydyskryminacyjne, które są finansowane przez miasto i one są wtedy warsztatowe. Jeżeli Państwo macie takie możliwości albo jakieś kółko dyskusyjne, nie wiem, filmowe, to wtedy pewnie warto te zasady spisać, poświęcić 15 minut. Natomiast 15 minus 45 minut to już jest bardzo dużo czasu. I mówiąc brutalnie, w szkole ja nie mam na to czasu, bo wolę rzeczywiście ich posłuchać, podyskutować z nimi przez ten czas. Myślę, że to jest też specyfika. W szkole podstawowej oni uczą się też funkcjonowania w takim świecie i reguł społecznych i na to się też bardziej kładzie nacisk, tak myślę. Natomiast w liceum oczywiście też to jest istotne, ale dla młodzieży bardzo ważny jest właśnie ten wkład intelektualny. I tutaj też trzeba bardzo uważać, bo często te dyskusje rzeczywiście są bardzo emocjonalne i forma zupełnie gdzieś umyka i rzeczywiście ważna jest rola wtedy nauczycielki czy nauczyciela, żeby przypominał. Ja staram się zawsze wtedy przypominać, że szanujemy się, że to, że się słuchamy wzajemnie, że rzeczywiście nie obrażamy się, że teraz ja nie mogę mówić, a chciałem powiedzieć, czy chciałam powiedzieć, bo przecież przed chwilą mówiłam, a tu ktoś się odniósł do mojej wypowiedzi i ja bym chciała jeszcze też coś dodać. To proszę kolejną osobę, żeby mówiła, bo jeszcze nie mówiła, więc oni muszą jakby rozumieć, że dla wszystkich musi być przestrzeń, że nie może być tylko i wyłącznie trzech, trzy, cztery osoby dyskutujące, więc tutaj nauka szacunku, myślę, jest istotna w tych relacjach, bo przy okazji można właśnie kłaść nacisk właśnie na taki stosunek do drugiego człowieka, posłuchaj, co ma ta druga osoba do powiedzenia. Świetnie, że chcesz coś jeszcze powiedzieć, ale weź głęboki wdech. Zawsze mówię, słuchajcie, weźcie sobie kartkę i długopis i napiszcie sobie te swoje argumenty, tak żeby rzeczywiście każdy miał okazję powiedzieć, bo ja za chwilę zapomnę, słyszę zawsze. Proszę pani, ja chcę teraz powiedzieć, bo ja za chwilę zapomnę. I w ogóle mi się wydaje wtedy, że ten argument jest taki strasznie ważny, prawda? Więc, bo to są też hormony, oni dorastają w ogóle, to są ogromne emocje i te dyskusje są przecudowne, tylko one muszą właśnie mieć jakąś formę, ale też nie tracąc tego, że musimy uważać, żeby nie stracić tej autentyczności, bo oni przestaną później chcieć rozmawiać, jeżeli będziemy kłaść tylko nacisk na formę. Ja tak. Podzielam Twoje zdanie, Agnieszko, bo ja absolutnie oczywiście zgadzam się z tym, że forma w dyskusji nie jest najważniejsza, tylko najważniejsza jest sama dyskusja, tak, żeby do niej doszło. Natomiast te zasady, no, ustalenie ich, spisanie też nie zajmuje dużej ilości czasu, bo to wystarczą jedne zajęcia, które ja z daną klasą poświęcę, a potem się do tego stosujemy, a później już są wspaniałe dyskusje, tak, i dzieci w szkole podstawowej, później już młodzież też jest emocjonalna, więc to się zdarza, ale ważne jest właśnie, żeby w tym momencie dopytywać właśnie o język, tak? To znaczy, jakiego języka na przykład można użyć innego, no to jest ważne, przynajmniej w pracy z młodszą młodzieżą, żeby traktowali ewentualne niezrozumiałe słowa, które też mogą się pojawić. Dlatego, że w przypadku trudnych dyskusji, no i któraś ze stron też może czuć się urażona, więc warto jest dbać o to cały czas, żeby ta przestrzeń była bezpieczna dyskusji, tak? I no, przy wyrażaniu tych wszystkich emocji, które są potrzebne, ale można pracować na tym, w jaki sposób właśnie je wyrażać, żeby nie było hejtu ani obrażania nikogo. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich jest fundamentem dyskutowania i to nie tylko w klasie, mam wrażenie, że również w każdej innej przestrzeni.
Rozpoczęłyście już wątek roli nauczyciela. Ja tutaj bardzo tak przewrotnie, czy to aktywny uczestnik, czy wycofany obserwator, myślę, że tutaj bardziej chodzi o pewien proces, bo tak jak mówiłyście o tym, że ustalacie reguły, na podstawie reguł uczycie swoich uczniów i uczennice dyskutować, uczniowie mogą mieć różne doświadczenie, mówiłaś o tym, Agnieszko, przychodzą z różnych środowisk, z różnych szkół, mają różne doświadczenie. To jak to jest z tym nauczycielem? Czy on jest aktywnym uczestnikiem, czy bardziej wycofanym obserwatorem? Jakie wy jesteście podczas dyskusji? Staram się nie dominować w dyskusji, ewentualnie inicjować, jeżeli czy moderować. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest, żeby obserwować i w odpowiednim momencie jednak nieco się wycofać, żeby ta odpowiedzialność rozmowy spoczywała na młodzieży. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego internetu, ale mam poczucie, że jakiś mamy problem z połączeniem z Benią. I nadal jest problem? O, teraz może lepiej. Jakbyś mogła jeszcze raz. Dzisiaj ewidentnie internet jest przeciwko nam. Tak, przed chwilą się ukazał komunikat, że jest niestabilne połączenie, z jakimś opóźnieniem pewnie. Dobrze. Znaczy, dla mnie bardzo ważne jest, żeby inicjatywa rozmowy wyszła jednak od uczniów i uczennic i to, żebym ja była takim obserwatorem i ewentualnie w odpowiednich momentach interweniowała, czy reagowała, może to jest bardziej odpowiednie słowo. Miałam taki przykład konfliktowej sytuacji w klasie. I aby nie, no i to też powodowało różnego rodzaju dyskusje właśnie wśród młodzieży, to jakby przekierowaliśmy w tą stronę uwagę, że młodzież znalazła rozwiązanie na to, jak rozwiązać konflikt, co można zrobić w momencie, kiedy konflikt się pojawi i jakie mogą być na przykład pozytywne, czy co pozytywnego może wyniknąć z konfliktu. Więc oni znaleźli rozwiązania i to było wykorzystane w tym konflikcie, tak, do rozwiązania. Więc tutaj to jest przykład, kiedy ja nie narzucałam, a obserwowałam, spisywaliśmy to wszystko, no i moderowałam tą dyskusję i potem też proces rozwiązywania tego konfliktu. Także tutaj przykład dyskusji, która się pojawiła właśnie przy okazji konfliktu. Ale bardzo ważne jest dla mnie właśnie obserwowanie i dawanie takiej odpowiedzialności i uczenie dojrzałości w dyskusji przez dzieci i młodzież. Agnieszko, a jakie jest twoje doświadczenie? Ja staram się w ogóle usiąść wśród nich, żeby nie być tak z góry, żeby nie robić za takiego poważnego nauczyciela czy poważną nauczycielkę. I staram się rzeczywiście zniknąć, chyba że jest taka sytuacja, przy tym tak nie, że widzę, że mam na przykład 25 osób na tak i dwie osoby na nie. Jeżeli jest taka sytuacja, to wtedy staram się od czasu do czasu zadawać pytania jakby tak z tyłu, zupełnie z drugiego planu, które byłyby takim wspierającym argumentem dla tej strony, która jest słabsza, to znaczy słabsza, która ma mniejszą liczbę osób argumentujących. Natomiast generalnie zwykle, kiedy mam taką sytuację, już wiem, dlatego to tak nie jest takie fajne, bo widać od razu, jak się rozkładają siły w klasie, jeśli chodzi o dyskusję. Jeżeli mam spolaryzowaną sytuację, to wtedy rzeczywiście staram się tylko pilnować spraw organizacyjnych i wspierać osobę, która udziela głosu. I być neutralną, co też nie jest czasami łatwe, bo te dyskusje mnie też czasami podgrzewają bardzo, ale myślę, że to jest ważne, to znaczy, jeżeli po lekcji ktoś przychodzi do mnie i pyta, a jakie zdanie pani na ten temat, to uważam, że super, ponieważ nie narzuciłam swojego zdania i nie zasugerowałam tego swojego zdania.
I myślę, że wtedy oni się jednak troszeczkę czują bezpieczniejsi. Też ważna jest, dla mnie jest ważna jest kwestia improwizacji właśnie, czyli reagowania, jeżeli się okaże, że argumenty, które padają z jednej strony, ich jest, one się powtarzają, bo też przy zasadach ustalamy, że jednak staramy się nie powtarzać ciągle tych samych argumentów, tylko nową, jak, wychodzić z nowym pomysłem, z innym spojrzeniem na tą, na sprawę, o której dyskutujemy. Ale jeżeli rzeczywiście się zaczynają te argumenty powtarzać, a ja widzę, że jeszcze jest jakiś potencjał, to wtedy właśnie też z tego drugiego planu zadaję takie pytanie, które ma być takim kijem w mrowisko. Ono może być zupełnie niezgodne z moimi poglądami, tylko zależy mi na tym, żeby właśnie ta dyskusja się ruszyła. Jeżeli widzę, że oni nie bardzo, że powiedzmy, że nie wiedzą, za co mają się chwycić, czy z której strony mają ugryźć ten problem. No i to jest tak, czy ja uważam, że jednak mimo wszystko obserwatorka, nie? Czasami aktywna, rzeczywiście, bo improwizująca, ale jednak obserwatorka i raczej przezroczysta niż dominująca. Ja podzielam zdanie Agnieszki. Jeszcze chciałam dodać, że bardzo ważne jest, żeby reagować w tym momencie, kiedy pojawia się na przykład hejt i ta zasada dobrej dyskusji została złamana. Kiedy to nazywamy, tak? W moich grupach, czyli robię taką stop klatkę i zastanawiamy się, co się działo. I próbujemy znaleźć to rozwiązanie, czyli jeżeli się pojawia ten język nienawiści i hejtu, naprawdę przyjemne efekty, bo ostatnio miałam też taką sytuację podczas przerwy, kiedy doszło do hejtu i młodzież sygnalizuje to, a wcześniej, więc faktycznie jak już ktoś jest w takim procesie, to później to przynosi takie wymierne właśnie korzyści w postaci reakcji odpowiedniej, a nie bycia biernym obserwatorem osoby, która jest w jakiś sposób poszkodowana w dyskusji takiej, nie z nauczycielem, prawda? Powiedzcie mi jeszcze w takim razie, kiedy nauczyciel, jak poznać, może tak sformułuję to pytanie, jak poznać, że nauczyciel może się wycofać do takiej roli biernego obserwatora, czy aktywnego obserwatora? Kiedy klasa, czy jest coś takiego jak gotowość klasy, czy to jest, jak to wygląda w tym procesie? Jest gotowość, tak, jest gotowość klasy, ale to wymaga czasu i to nie będzie tak, że od razu mam taki pomysł na wspaniałe rozmowy, zaczynam od jutra pracę, to tak, można zacząć, ale najpierw trzeba, to po prostu zawsze jest metoda małych kroków w każdym procesie. Jeżeli chcemy dobrze dyskutować i nauczyć się tej dyskusji, to też będziemy się potykać jako prowadzący i też musimy mieć to przyzwolenie na błąd i dać przyzwolenie na błąd dzieciom, młodzieży. Więc to na pewno jest narzędzi, które jakoś wspomogą ten proces i rzeczywiście to przynosi efekt. Do narzędzi zaraz przejdziemy, bo o tych metodach będziemy rozmawiali. A Agnieszko, jakie są Twoje doświadczenia z wycofywania się? Czy możesz od razu zostawić klasę samą i oni tak sobie świetnie poradzą? To znaczy, ja myślę, że właśnie to rozłożenie tak, nie, czyli jeżeli proszę ich, żeby w klasie stanęli ci, którzy chcą, którzy uważają, że zgadzają się z tą tezą, stają po jednej stronie klasy, ci, którzy się nie zgadzają z tezą, stają po drugiej stronie, na środku osoby, które nie mają zdania lub mają ambiwalentny stosunek. I moje doświadczenie jest takie, że po pierwsze są zdziwieni, że mogą wyjść z ławek. Ja uczę w tak zwanym dobrym liceum, więc u nas dosyć jest tak tradycyjny sposób uczenia, więc to jest jakby dla nich pierwszy sygnał, że coś się dzieje, zobaczymy, co będzie się działo. Później już nie ma problemu, bo już wiedzą, o co chodzi. I ja od razu daję tą przestrzeń. Od razu proszę osobę jedną o to, żeby prowadziła, mówiąc, że fajnie by było, żeby to była osoba, która nie będzie chciała dyskutować, bo ta osoba będzie musiała mieć stanowisko neutralne, czyli nie będzie mogła się włączyć w dyskusję. I jak widzę, że ta osoba sobie świetnie radzi,
to wycofuję się bardzo. To znaczy tylko siedzę wśród nich, zazwyczaj tam gdzieś na środku, mówiąc od razu, że to, że ja siedzę na środku, to nie znaczy, że taki jest mój stosunek, tylko po prostu jest mi łatwiej tutaj z wami poprzebywać i daję im od razu tą przestrzeń. Jeżeli czuję, że to jest taka klasa, w której naprawdę będzie ciężko dyskutować, będą mieli problem z tym, żeby o czymkolwiek mówić, no bo zdarza się raz na jakiś czas taka sytuacja, to przygotowuję dyskusję w formie karteczek z pytaniami. Wtedy to nie jest teza i tak nie, tylko to są konkretne pytania dotyczące tego problemu. I rozdaję te karteczki w parach, prosząc ich, żeby pierwsza osoba, pierwsza para przeczytała, ktoś z tej pary przeczytał to pytanie na tej karteczce i zadał je komuś w klasie, czytając na głos. I to jest takie przedszkole, powiedzmy, do dyskusji, jeżeli czuję, że rzeczywiście potrzebne jest takie przygotowanie, żeby oni się ośmielili mówić na forum klasy. Ale zazwyczaj od razu wchodzimy w dyskusję i rzeczywiście od razu ja się wycofuję i im szybciej ja się wycofam, tym mam wrażenie, szybciej ich przekonam, że to jest ich dyskusja i że to nie chodzi o to, żebym ja im narzuciła swoje własne zdanie, tylko rzeczywiście, że to jest takie miejsce, w którym mogą powymieniać swoje spostrzeżenia. No i myślę, że to im daje mimo wszystko większe poczucie bezpieczeństwa i takiej swobody, bo przez to, że ja znikam, to też ta atmosfera się robi bardziej przyjazna według mnie dyskusji, taka bardziej mniej formalna. Oczywiście pilnując cały czas zasad dyskusji. Agnieszko, ty już wspomniałaś o dwóch metodach, które wykorzystujesz i właśnie tą ostatnią część naszego spotkania, najszerszą, poświęcimy właśnie temu, jakie metody zachęcają do dyskusji. Patrząc na to z takiej perspektywy, że tak jak powiedziałaś ty, Beniu, że wchodzę do klasy i mówię, to teraz będziemy dyskutować, to tak nie działa. Myślę, że Państwo, którzy są z nami, zdają sobie sprawę, że to tak nie działa, że to najpierw jest o warunkach, o bezpieczeństwie, o zaufaniu, o właśnie zasadach dyskusji, a potem jest o metodach, bo metody, o których mówiłaś i jeszcze będziesz o nich mówić, to jest właśnie przygotowywanie też gruntu do tego, żeby taka dyskusja mogła się zadziać. I powiedziałaś o tej dyskusji, tak nie wiem, już dość dobrze, ale w ogóle o wychodzeniu z ławek, bo my tak naprawdę nie rozmawiałyśmy o tym, w jakich warunkach takich fizycznych w klasie dyskusja może mieć miejsce. Mam nadzieję, że Państwo już nas lepiej słyszą, bo widzę, że komentarze a propos jakości połączenia. Ja za to mogę tylko Państwa przeprosić, nie mamy wpływu na jakość połączenia. Czasami niestety to też jest po Państwa stronie. Może pogoda jest dzisiaj niesprzyjająca albo duże obciążenie sieci. Proszę o wybaczenie i mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej. To w takim razie o wychodzeniu z ławek. Czy w ogóle dyskusja jest o wychodzeniu z ławek, Beniu, u Ciebie? Ja w ogóle bardzo często lubię z klasy wychodzić i młodzież nawet też. Z klasy, a nie tylko z ławek. Tak, nie tylko z ławek, ale z klasy. Jak jest tylko pogoda, to często mamy zajęcia w ogrodzie przyszkolnym. Mamy taką możliwość i idziemy w cieniu drzew przysiąść koniecznie w kręgu. W klasie też często robimy krąg, ja też jestem z młodzieżą w kręgu, ale no, młodzież uwielbia te zajęcia i faktycznie to jest dobra taka aura dla rozmowy. I też taka pełna rozluźnienia i dobrych emocji i bezpiecznej atmosfery, więc jak najbardziej. Więc już miałam takie pierwsze pytania, kiedy wyjdziemy na dwór, no, ale na razie jeszcze jest za zimno. Można, wykorzystujemy też strefę taką z pufami mamy. To u nas akurat jest to taki kącik biblioteczny, który powstał niedawno, ale wcześniej była to taka typowa strefa relaksu. To są takie spa, ale
zrobione siedziska, wyłożone gąbkami i w tej chwili jeszcze niedawno zostały doczepione kółeczka, więc łatwo tą przestrzeń modyfikować. I rzeczywiście to buduje taką też dobrą atmosferę, bo możemy usiąść w kręgu i zmienić to miejsce z takiego typowo szkolnego. I rzeczywiście to sprzyja tej dobrej dyskusji. Więc jeżeli chodzi o taką zmianę przestrzeni, to tak. I też szukanie okazji do dyskusji przy różnego rodzaju wycieczkach, warsztatach. Więc ja też z tego korzystam i jak najbardziej, żeby nie tylko ograniczać się do tej przestrzeni klasy. Agnieszko, ty opowiedz, jak to organizujesz, to z tym tak nie wiem. O co chodzi z tym staniem pod tablicą? Dobrze, to może ja tylko odpowiem na pytanie, bo tutaj padło na czacie pytanie, jak mamy liczne klasy. No ja mam niestety bardzo liczne. W mojej klasie wychowawczej mam 32 osoby nawet. Także to nie są malutkie klasy. A już odpowiadając na twoje pytanie, Kasiu, otóż to wygląda w ten sposób, że przygotowuję jakąś tezę. Na tezę do dyskusji i zapisuję ją na tablicy lub wyświetlam. Czasami to jest mem czy rysunek satyryczny, który wyświetlam. I jeżeli mamy taką sytuację, to mówię, słuchajcie, chciałabym, żebyście ruszyli się z ławek, wstali z ławek i stanęli te osoby, które uważają, że ten mem, że zgadzają się z przekazem tego memu, mają stanąć po jednej stronie i piszę takie wielkie tak na tablicy i mówię, że po drugiej stronie niech sobie wyobrażą takie wielkie nie, neon taki, dający po oczach i tam proszę, żeby stanęły osoby, które się kompletnie z tym nie zgadzają, a na środku klasy mogą sobie przysiąść na ławkach osoby, które mają właśnie ambiwalentny stosunek lub w ogóle nie mają zdania. I zazwyczaj w przypadku memów czy rysunków satyrycznych jest, ale powie nam pani, o co chodzi w tym rysunku? Więc przy okazji jest taki, mówię, nie, słuchajcie, chodzi o to, jak wy go zinterpretujecie. Bo ktoś mówi, ale ja nie wiem, czy ja mam to tak rozumieć, czy tak. Ja mówię, słuchaj, spróbuj zastanowić się, jak to rozumiesz i czy on do ciebie trafia. Jeżeli on do ciebie trafia, bo zaraz o tym porozmawiamy właśnie, porozmawiamy, jak go zinterpretowaliście, i w związku z tym, dlaczego jesteście za, dlaczego przeciw? Czasami się zdarza, że osoby, które tak samo interpretują rysunek, są po dwóch stronach, za i przeciw. I to przy okazji uruchamia im też, no właśnie, czytanie, o na przykład, prawda? Tutaj Państwo macie taki rysunek dotyczący kwestii narodowych. Czy zgadzasz się z tym, co chciał przekazać twórca tego rysunku, czy nie? No i teraz muszą sobie najpierw to zinterpretować, co chciał powiedzieć twórca rysunku, a następnie stanąć po którejś ze stron. No i najpierw ustalamy, o czym był ten rysunek, czego on dotyczy i następnie, dlaczego jesteście w takim razie tu, dlaczego tam. Mówię też, że w czasie dyskusji mogą zmieniać swoje miejsce, w którym stoją, siedzą, bo oni sobie mogą przysiąść na ławce, stanąć pod ścianą. Takie to jest bardziej luźniejsze, tak jak żeby im było wygodnie. Mogą sobie krzesło przynieść, przesunąć i zdarza się, że się osoby po prostu przesuwają, bo ktoś, bo czyjaś interpretacja bardziej przekona tą osobę, a nie, to rzeczywiście jest o tym, to ja idę tam, tak? Albo wracam na środek, albo robię coś zupełnie innego. Więc to jest bardzo fajne, bo to uruchamia z jednej strony właśnie, oni muszą się zastanowić, bo muszą przecież gdzieś stanąć. Więc muszą się zastanowić, co tam jest na tym rysunku i czy oni się z tym zgadzają. I też są zdziwieni, że ja im tak daję po prostu na początku, zawsze za pierwszym razem, że oni sobie tak mogą zinterpretować. Nie ma tutaj takiego oficjalnego wytłumaczenia, co i jak. I to też myślę, że tworzy taką przestrzeń, że to ja chcę ich posłuchać, że nie mówię im, słuchajcie, tu jest na tym rysunku to i to i pan Jarek Kozłowski chciał powiedzieć to i to, tylko jak wy to odbieracie. Z tezą jest no, może trochę prościej, no bo teza jest w postaci właśnie twierdzenia,
I ci, którzy się z nią zgadzają, stają po jednej stronie, ci, którzy się z nią nie zgadzają po drugiej stronie, na środku właśnie ci, którzy ambiwalentny stosunek lub nie mają zdania. Za każdym razem jest, to jest taka możliwość zobaczenia, kto co myśli na ten temat, a więc możliwość też zapytania, a dlaczego jesteś w tym miejscu? Dlaczego jesteś na środku? Dlaczego jesteś po tamtej stronie? Dlaczego jesteś za, a dlaczego jesteś przeciw? No, tak to wygląda. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania do tej metody, pewnie jest Państwu znana, ale jeżeli chcecie Państwo coś jeszcze wiedzieć, to chętnie odpowiem na pytania. Wiem, że dla obu z Was takim wyzwalaczem rozmowy jest praca z filmem. W ogóle film jako dobry sposób na początek, a może zakończenie dyskusji. Jak jest z młodszymi dziećmi, Beniu? Jak Ty to robisz z młodszymi dziećmi i z filmem? Ja powiem szczerze, że od niedawna zaczęłam pracować częściej z filmem, dlatego że obawiałam się, że film zabiera dużo czasu i że brakuje mi kompetencji. Tak myślałam. Natomiast odkryłam zasoby ze Szkoły Twórczych Praktyk, które są w Centrum Edukacji Obywatelskiej i to są kilkuminutowe filmy, które są naprawdę bardzo wymowne, ciekawe, w jakiś sposób też symboliczne. I zaczęłam od Białej Wrony w klasie 8. To jest film w sumie skierowany dla młodszej grupy wiekowej, ale świetnie się sprawdził z ósmoklasistami jako pretekst do rozmawiania o inności, o wyróżnieniu, o tym jak osoba odrzucona nagle przeciera szlaki innym osobom, więc rzeczywiście można korzystać ze scenariuszy, które są dołączone akurat do tej bazy, ale można też pójść zgodnie z tym, czego oczekuje młodzież i co wyjdzie z takiej burzy mózgów i odczuć po filmie. Więc u mnie naprawdę wyszło to w taki sposób bardzo taki odkrywczy, budujący. Nawet doszło do takich relacji właśnie z rodzicami. Także bardzo, bardzo ciekawa dyskusja się nawiązała. I film ogólnie też dostępny. Myślę, że znany dużej ilości osób, cudowny chłopak, który może być też takim przyczynkiem do rozmowy na temat tego, czy każdy z nas mógł się kiedyś czuć jak Ogi, tytułowy bohater. Tutaj jego odmienność na przykład tak, czy wyróżnienie w jakiś sposób jest bardzo widoczne, ale oglądając ten film i przyglądając się bardzo też cytatom, sytuacjom, które tam się pojawiają, rzeczywiście do pracy w szkole. Liczę osoby. Niestety, Beniu, straciłeś z Tobą znowu połączenie. Mam nadzieję, że do nas wrócisz. O, teraz już widzę, że jest dobrze. To ja dopowiem, że platforma filmowa Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Twórczych Praktyk, ona regularnie się otwiera i można zapisać się i korzystać z zasobów. Wiem, że Państwo mieli niedawno taką okazję, nawet na webinarium Odpornej Szkoły, bo była tutaj Karolina Giedrys-Majkut i opowiadała o wartościach i jak wykorzystać do dyskusji o wartościach właśnie film. I wtedy dostęp do tej platformy był otwarty. Wiem z wiarygodnego źródła, że będą musieli Państwo jednak poczekać, bo na razie nie ma możliwości dopisania się do tej platformy, do tego programu, żeby z zasobów korzystać, ale może ktoś z Państwa już korzysta, bo te zasoby dość długo były otwarte i można było bardzo, tam jest różnorodna oferta, z której można było skorzystać. To są filmy, które nie są opublikowane na YouTubie czy na żadnym innym takim medium, są dostępne, one są na licencji, więc wspieramy legalną kulturę jak najbardziej. W ten sposób prezentujemy też uczniom, ucząc postawy obywatelskiej. Wiem, że na pewno część odbiorców Odpornej Szkoły skorzystała z tej oferty i oglądała. Dziękuję Ci, Beniu. Cieszę się, że jesteś z nami, bo troszeczkę przerwało końcówkę Twojej wypowiedzi, więc ja dopowiedziałam. Agnieszko, ja wiem, że Ty przygotowałaś po prostu całą bardzo długą listę filmową. Ja obiecuję w Twoim imieniu, że ja Państwu prześlę tą listę filmową, ale opowiedz coś o tych filmach i Twojej miłości chyba do filmów, tak to mogę powiedzieć. Tak, ja uwielbiam w ogóle to narzędzie.
i na lekcjach wychowawczych, i na historii, i na WOS-ie, i na HIT-ie. I korzystam i z dokumentów, i z fragmentów filmów fabularnych, ale też właśnie na lekcje wychowawcze, też z tej platformy, o której Benia mówiła i ty, Kasiu. I ja tutaj akurat z tej platformy mam dla Państwa dwa filmy, Buros i Królowa Koszykówki. I to są takie króciutkie też filmy. To może na przykładzie Buros powiem, jak ja to robię. To znaczy w przypadku Buros w liceum w drugiej klasie jestem wychowawczynią. Powiedziałam im, że chciałabym, żeby na kartkach napisali, o czym jest według nich ten film. I szybciutko przejrzałam po filmie te kartki, które otrzymałam i okazuje się, że że jest jakby kilka pomysłów na to, o czym jest ten film i że okazuje się, że wcale to nie jest ten kierunek, o którym ja bardzo bym myślała, bo według mnie to jest film o migracji. I chciałam ten film puścić im po to, żeby sprowokować dyskusję o tym, co się działo na granicy naszej białoruskiej. I okazało się, że część z osób uznała, że to jest w ogóle film o przyjaźni, o więzach rodzinnych, o takim, o właśnie, o relacjach. I byłam bardzo zdziwiona i bardzo też to było dla mnie interesujące. I o tym też rozmawialiśmy, jak to jest, że ten film tak różnie odebraliśmy. Ja potem powiedziałam, o czym według mnie, znaczy o czym dla mnie, nie według mnie, tylko dla mnie jest ten film. I udało mi się gdzieś tam poprowadzić lekcje w kierunku właśnie kryzysu migracyjnego, ale myślę, że to też jest ciekawe, że oni dostrzegają, na przykład dla nich ważniejsze są relacje niż to ten problem. Nie wiem, czy Państwo znacie ten film, ale on jest, to jest o dziewczynce, która spotyka, dziewczynka, która jest córką strażnika, kogoś, kto współpracuje ze strażnikami granicznymi i spotyka Indiankę, która jest nielegalną imigrantką i spędzają razem cały dzień. I zaprzyjaźniają się, mimo że nie rozumieją ani słowa w rozmowie ze sobą. I on jest piękny, jest naprawdę pięknym filmem. I myślę, że właśnie prowokującym dużo takich emocji i też myślę, że to jest ważne, żeby im dać przestrzeń. Tutaj w tych filmach, które tu są, no teraz ostatnio właśnie pozwoliłam sobie na dwóch lekcjach wychowawczych obejrzeć Rekwiem dla snu, bo stwierdziłam, że to jest taki czas, kiedy w drugiej klasie liceum trzeba porozmawiać o nałogach. Więc poświęciłam dwie lekcje wychowawcze na to, żeby obejrzeć ten film. To jest bardzo ciężki film, trudny film o nałogach właśnie, o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy wpada w nałóg. I dzisiaj właśnie skończyliśmy, na następnej lekcji wychowawczej będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło, więc czasami poświęcam rzeczywiście trochę więcej czasu, poświęcając cały film, po to, żeby móc później rozmawiać. Oj, widzę, że połączenie jest niestabilne, czy... Ale dobrze Cię Państwo? Słychać. Dobrze Cię tak, słychać. Dobrze. Gorzej z widzeniem. Właśnie, to dobrze, to się cieszę. Tak. Aha, okej, okay. Ale to dobrze, że słychać. Ja mogłabym o tych filmach mówić nieskończoność, bo z jednej strony wykorzystuję, jak mówię, dokumenty. W tej chwili właściwie, jak się wrzuci, jest mnóstwo też takich filmików edukacyjnych. Pandemia zrobiła swoje i pandemia spowodowała, że właśnie powstało dla tej edukacji domowo-online'owej powstało dużo filmików, takich krótkich też, które pomagają w prowadzeniu. Więc tak jak Kasia mówiła, ja zaczęłam tą listę dopiero robić. To był początek. Miałam zamiar ją kontynuować i mogłabym jeszcze ją kontynuować. Jeżeli będzie taka potrzeba, to mogę po prostu. O, i w tym momencie Agnieszka wyszła na chwilę z pokoju. Co się w sytuacji stacjonarnego spotkania pewnie by nie wydarzyło. Ewidentnie internet jest dzisiaj przeciwko. Agnieszko, wiem, że chyba wracasz do nas z powrotem. Tak, przeciwko nam. Jestem. Jesteś. Tak, jestem. Przepraszam bardzo. Coś nagle mnie wyrzuciło.
Tutaj są przykłady filmów na podczas lekcji historii. Te krucjaty, one są dosyć długie i jest ich cztery części bodajże, ale można sobie fragmenty wybrać. To jest też o tyle ciekawe, że to jest film, w którym osobą prowadzącą jest Terry Jones, czyli człowiek, który Monty Pythonów tworzył, więc to jest też takim tak zwanym jajem, mówiąc kolokwialnie. No i tu są przykłady też Śmieszność czy Vatel, to są też fabularne filmy. I wybieram fragmenty po to, żeby pokazać, czy jak wyglądała właśnie polityka Ludwika XIV w przypadku Vatela, czy właśnie Ludwika XVI w przypadku Śmieszności. Tu są też dokumenty, Duch Króla Leopolda. Polecam Państwu bardzo historykom i historyczkom, bo to jest o Belgii Leopolda II. Bardzo, bardzo poruszający dokument. Dwa razy mi się zdarzyło, że po wpuszczeniu, ja puszczam zawsze fragment tego filmu, w dwóch różnych klasach uczennice mi powiedziały, takie wzburzone przyszły po lekcjach, ale jak to powinno się tego uczyć w szkole przecież, przecież to jest takie ważne. I ja się zaczęłam śmiać, mówię, a gdzie jesteśmy teraz? Więc jakby oni czują, że to są takie tematy, które są gdzieś zaniedbane i że mówimy o tym kolonializmie, no że był, owszem, ale dopiero jak się zobaczy, jak wyglądała polityka Leopolda II w Kongu, to dopiero daje do myślenia. I tutaj Państwo macie sporo od portrecisty, czyli filmu o Holokauście, czyli o tym, jak opowieść o tym, to jest też dokument, w jaki sposób funkcjonował obóz w Auschwitz z punktu widzenia człowieka, który robił zdjęcia. I też jest wstrząsający dokument, też można fragmenty wybrać, bo w internecie, na YouTubie są trzy części tego filmu, ale można spokojnie wybrać takie fragmenty, które są bardzo mocno ilustrujące, czym był Holokaust. No Persepolis pewno Państwo też znacie, to jest anima znowu, zupełnie inny rodzaj filmu, czyli anima na podstawie... Na podstawie komiksu, który narysowała dziewczynka, już potem dorosła kobieta, o swoim dzieciństwie w Iranie i o 79 roku, czyli o rewolucji Chomeiniego. I z jej perspektywy jest ta rewolucja pokazana, jak z Iranu, który był państwem już mocno zeświadczonym, wchodzimy w Republikę Islamską. Defilady na pewno Państwo znacie, bo to jest Korea Północna i to już jest klasyka. Królik po berlińsku, niesamowita opowieść o państwie totalitarnym, udająca opowieść o zwierzętach, o królikach, a tak naprawdę ich życie jest życiem państwa totalitarnego. I to jest też ciekawe, bo oglądaliśmy to w jednej klasie, obejrzeliśmy sobie to w jednej klasie, w której ktoś mi powiedział, a ja to kiedyś wcześniej obejrzałem już w podstawówce, ale nie patrzyłem na to jako na państwo totalitarne, tylko ktoś nam tam puścił kiedyś na lekcji, chyba na niemiecki mieliśmy, że to taki niemiecki film, bo po niemiecku mówią, chociaż wiemy, że reżyser jest Polakiem, ale z tego punktu widzenia. Natomiast nie myślałem w ogóle o tym, że to jest film o totalitaryzmie, więc czasami ważne są pytania, które zadaję, bo ja zawsze przygotowuję kartę pracy. Obojętnie, czy to jest film dokumentalny, czy to jest film fabularny, fragmenty fabularnego, przygotowuję pytania do tego, tak żeby było wiadomo, na co zwracamy uwagę. I myślę, że to jest ważne, bo samo puszczenie filmu za bardzo nie daje nam możliwości, jeżeli mówimy o lekcji historii hitubosu, bo co innego na lekcji wychowawczej, tak jak w przypadku Buros, kiedy możemy sobie powiedzieć właśnie, słuchajcie, o czym jest ten film, prawda, według Was. I to wtedy uruchamia wyobraźnię. Natomiast jeżeli to są takie filmy, które odwołują się do jakiejś podstawy, do jakiejś części podstawy programowej, to naprawdę warto w tym momencie zastanowić się, czego chcemy od tego filmu, na co chcemy zwrócić uwagę, i wtedy po prostu poprzez pytania w karcie pracy zadajemy im te pytania i później możemy już o tym rozmawiać. Oczywiście odbijając się od tych pytań możemy już później rozmawiać o samym problemie, który został przedstawiony w filmie.
Jak Państwo słyszą, Agnieszko, ja Ci muszę przerwać w kwestii tej bardzo długiej bo ja bym mogła mówić. Wiem, tak, ja wiem, że to jest absolutnie Twój konik i domena. Tak. Widzą Państwo, że ta lista jest bardzo długa, od razu jest pokazana, do jakiego tematu czy obszaru tematycznego dotyczy. Ja Państwu wszystkie propozycje od Agnieszki przyślę. Jeśli Państwo uczą historii WOS-u HIT-u albo chcieliby wplatać te wątki również swoje lekcje wychowawcze, czy lekcje polskiego, bo na pewno Benia też się zgodzi, że wiele tych elementów się idealnie sprawdzi na lekcji polskiego, nawet choćby o tym, jak bardzo język się zmieniał, czy jest językiem epoki, bądź pokazuje pewne trendy kulturowe, które są tłem dla potem trendów literackich. Więc witam Cię, Beniu, z powrotem. Cieszę się, że już z nami jesteś, że wróciłaś. Może to już koniec niespodzianek na dzisiaj. Ja przepraszam, u mnie prąd wyłączono, więc ja już się przełączyłam na telefon i po prostu mam nadzieję, że już nic się gorszego nie wydarzy. Cały czas jesteśmy i spotkanie trwa, więc przeciwności są, mam nadzieję, za nami. Ja bym chciała, żebyś jeszcze, Agnieszko, powiedziała tylko dosłownie dwa zdania o tych memach jako prowokacji. Dlaczego memy prowokują? Bo już opowiadałaś o tym, jak z tym pracujesz, ale dlaczego prowokacja przez mem? Myślę, że dlatego, że to jest też takie narzędzie, które oni znają. Memy funkcjonują w ich bańkach w tej chwili, chociaż właściwie jakby się zastanowić, to pewnie TikTok w tej chwili wypiera już Facebooka, w którym pewnie funkcjonowały memy. Ale to jest ciągle jednak obrazek i poprzez obrazek można sprowokować ich refleksję. Bo to tak jak już mówiłam wcześniej, jeżeli ja pokażę mema, to memy mają to do siebie, że one często są takimi szpileczkami, które się wkłada w jakiś problem. I działają one też w ten sposób, jeżeli rozmawiamy z młodzieżą. Czyli autor chciał pokazać, że coś działa, że coś, albo raczej, że coś nie działa, że nad czymś trzeba popracować, ale pokazuje to w sposób humorystyczny, więc ta prowokacja, to też jest ważne, żeby wybrać coś takiego, co nie będzie słucharem tak zwanym, czyli będzie to rzeczywiście coś, co nas też pewnie rozbawi, bo jeżeli nas rozbawi, to pewnie jest duże prawdopodobieństwo, że czy może niekoniecznie musi rozbawić, może też być takim narzędziem, które uważamy, że nas prowokuje intelektualnie. I ja bym się tu nie bała, że na przykład coś może być zbyt trudne dla młodzieży. Jeżeli my to rozumiemy, jeżeli to do nas trafia, to możemy im śmiało to pokazać i skoro to jest podsumowanie rzeczywistości, subiektywne podsumowanie rzeczywistości, to na pewno subiektywne podsumowanie rzeczywistości może sprowokować do dyskusji. Bo taki jest cel przecież powstania mema, tak, żeby pokazać pewien problem, który funkcjonuje w sposób lekki, przyjemny, acz złośliwy, prawda? Więc dlatego ja lubię tą formę prowokacji i uważam, że ona też uczy takiego myślenia trochę nie wprost. Niektóre osoby mają problem z tym, żeby zrozumieć rysunek. To mi się też zdarza. Chociaż tak jak już powiedziałam, mam naprawdę dobrą młodzież, więc to też jest do wyuczenia, myślę, ponieważ to jest pewien kod kulturowy, który funkcjonuje i myślę, że oni się przez to też rozwijają, dlatego używam memów i one są, one w sposób lekki i przyjemny wykonują dobrą robotę, tak? Taką, która jest robotą intelektualną, przy okazji prowokującą, czyli że oni chcą dzięki temu dyskutować, bo to nie jest takie typowo szkolne, tylko to jest coś innego. Dziękuję Ci bardzo.
Kolejna metoda, nawet powiedziałabym cały projekt, to sposób, który dzisiaj Państwu chcemy szczególnie pokazać, ponieważ do tego programu można się dopisać, bo są ostatnie wolne miejsca, to są ostatnie dni rekrutacji. Benia jest mentorką w Klubie Dobrej Rozmowy. Opowiedz proszę o tym projekcie, jak z niego korzystasz i o co chodzi w tego typu Klubie Dobrej Rozmowy. Tego typu klubie dobrej rozmowy chodzi o to, żeby stworzyć wspólne działania projektowe dzieci polskich i ukraińskich. Także cały projekt jest pomyślany w ten sposób, że zostajemy wyposażeni w różnego rodzaju narzędzia, które pomagają nam tworzyć dobrą rozmowę, a warunkiem ukończenia tego kursu jest zorganizowanie 3 spotkań, ale oczywiście można więcej i to ma być takim dobrym punktem wyjścia do oczywiście dalszego funkcjonowania klubu. I w pierwszym module, bo kurs jest podzielony na 3 moduły, jest mowa o migracjach XXI wieku. Jest to naprawdę niezwykle interesujący moduł. Podaje dużo takich faktów dosyć ciekawych, też zaskakujących często. Rzeczywiście jest bardzo bogaty merytorycznie. I ten moduł trwa do końca marca. O, tutaj widzę wypowiedzi na czacie, już ktoś jest, bardzo się cieszę, że już jest po pierwszym module i chwali, więc myślę, że tutaj Państwo sami też mogą na czacie dużo napisać. Jeżeli ktoś przeszedł, o, już ktoś działa z młodzieżą, gratuluję. W kolejnym module w kwietniu będą planowane działania Klubu Dobrej Rozmowy jako przestrzeń włączająca, więc to też jest w ogóle odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji, edukacji włączającej, tak? Czyli to są te też priorytety polityki oświatowej, co jest niezwykle ważne i cały czas to koncentrowanie się na współpracy w społeczności właśnie wszystkich narodowości, to jest bardzo ważne, także poprzez dobrą rozmowę właśnie do wspólnego działania dążymy. No i w maju, jest to zaplanowane na cały miesiąc, do końca maja, efekty, tak, te społeczne, edukacyjne, czyli już konkretny projekt. I te projekty mogą być różne, mogą to być spotkania z osobą, która jest migrantem, można w to na przykład zaangażować rodziców, można w to zaangażować osoby, które są na przykład zaangażowane w pomoc migrantom. Ja myślę, że tych sieci powiązań w ostatnim czasie jest bardzo dużo i dużo osób też odpowie na ewentualne zaproszenia, bo chodzi o to, żeby nawzajem przybliżać kultury i się poznawać i wspólnie działać, więc są propozycje na przykład lokalnych historii o migracji, czy też tworzenie filmów, więc myślę, czy badanie też w ogóle historii migracji w okolicy, więc myślę, że tutaj naprawdę można zrobić sporo inspiracji i każdy moduł jest zbudowany w ten sposób, że pojawia się, o tutaj widzę pani Iwona, będzie robiła wywiady wśród migrantów w rodzinie, wspaniale, więc już jakaś kolejna inspiracja się w międzyczasie pojawiła i każdy moduł jest zbudowany w ten sposób, że pojawia się porcja wiedzy, naprawdę bardzo duża, bardzo intensywna i do wykorzystania w różnych okolicznościach podczas pracy z młodzieżą wielokulturową, ale nie tylko. Zawsze są jakieś wskazówki metodyczne i zadanie praktyczne do wykonania i to wszystko zbliża do końcowego właśnie efektu, jakim jest projekt. Także tutaj rozwój kompetencji ogromny, społecznych, tak, krytycznego myślenia, empatii. Także naprawdę gorąco, gorąco zachęcam. Ten projekt ewoluował. Ja sama kiedyś uczestniczyłam z młodzieżą kilka lat temu i teraz też jako uczestniczka wróciłam, więc nie tylko jako mentorka, ale też jako uczestniczka i naprawdę gorąco polecam z różnych stron. Nie wiem, czy Kasiu jeszcze coś dodać, czy to wystarczy? Dziękuję Ci bardzo. Jako mentorka jesteś na pewno dla Państwa bardzo wiarygodna, bo jesteś przy tym projekcie. Ja Państwa serdecznie zapraszam. Link jest na czacie. Można poczytać więcej o tym programie. To jest kurs internetowy, którego właśnie efektem jest projekt, który się realizuje się z młodzieżą, gdzie tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu rozmawiać na różne tematy, głównie osią są migracje w tym projekcie, ale zasady czy metody pracy będą dla Państwa na pewno uniwersalne i będzie można stworzyć potem Klub Dobrej Rozmowy na inny temat, na przykład w następnym semestrze. Serdecznie Państwa zapraszam. Może ktoś z Państwa będzie miał przyjemność, że będzie jego mentorką, kiedy weźmie udział w tym kursie.
Agnieszko, pamiętam, że jak o tym opowiedziałaś, to myślałam, jaki diament, o co chodzi? Co to za metoda? Ranking diamentu to jest taka metoda, która ma powodować, że młodzież będzie w małych grupkach musiała przedyskutować, co dla nich jest najważniejsze. Może ja podam przykład. Kiedy pracujemy z konstytucją i z naszymi prawami i obowiązkami, które są zawarte w konstytucji, proszę ich najpierw, dzielę na grupy, daję fragmenty konstytucji i proszę, żeby każda grupa wybrała jedno ważne prawo, które jest dla nich istotne, zapisujemy je na tablicy. Pojawia się 15, 16, 20 praw i z tej puli następnie proszę ich, dzielę ich na grupy po 4-5 osób i proszę ich, żeby oni przedyskutowali w tych małych grupach 5-4-5 osobowych, które z tych praw naszych i wolności są dla nich najistotniejsze i stworzyli z tego ranking diamentu. I tak jak diament my mamy w postaci właśnie tak jak tutaj widzimy, najważniejsza rzecz, która według nich jest najistotniejsza, jest na samej górze. I chodzi o to, żeby oni wzajemnie musieli ustalić, co dla nich jest najważniejsze. I się okazuje, że wcale to nie jest takie proste, ponieważ dzieci mają też różne wartości, prawda? Więc dla kogoś ważniejsza może będzie wolność, a dla kogoś ważniejsza będzie, nie wiem, kwestia solidarności społecznej. I teraz tu muszą siebie przekonać. Mają na to czas, żeby podyskutować, żeby uargumentować i żeby ustalić wspólny diament, czyli to, co jest dla mnie najważniejsze. Potem są dwie troszkę mniej ważne rzeczy, potem są trzy jeszcze mniej ważne, potem dwie, które są już jeszcze mniej ważne, no i na końcu jedna najmniej ważna, ale i tak muszą wybrać z puli dużo większej niż te 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? Niż te 9 elementów diamentu. I tak jak mówię, to fajnie w takich małych grupach fajnie mogą poćwiczyć argumentację i słuchanie siebie też wzajemnie i też kompromis. Prawda? Bo oni muszą podjąć ostatecznie jakąś decyzję, bo ten diament musi powstać. Dokładnie, idealnie podprowadziłaś nas po raz kolejny, pod ostatnie pytanie, które mam do Was, bo było, że uczniowie muszą dojść do kompromisu i muszą podyskutować i posłuchać. W takim razie to jest pytanie również do Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają. Chyba jakoś bardzo Państwo są słuchani, bo komentarzy było niewiele. Co zyskują w takim razie uczniowie dzięki dyskusjom, często dyskusjom na trudne albo nawet bardzo trudne, emocjonalne tematy? Co zyskują uczniowie? Pani Marta już na czacie pierwsza odpowiedź. Dziękuję Pani Marto, znaczy, że są tam Państwo jeszcze z nami. Uczą się od siebie nawzajem. Szacunek, bardzo ważna rzecz, tak. Beniu, Agnieszko, co Waszym zdaniem zyskują uczniowie dzięki dyskusjom? Tutaj szacunek dla mnie to jest bardzo istotna rzecz i to, że uczą się tolerancji w praktyce, bo my możemy sobie mówić o tym, czym jest tolerancja, natomiast dopiero w przestrzeni klasowej oni mogą ćwiczyć kształtowanie albo właściwie kształtować bardziej postawę tolerancji. Dwa lata temu miałam taką fajną klasę, w której rzeczywiście miałam mocno spolaryzowane osoby. To było biochem i oni teoretycznie nie byli za bardzo ukierunkowani na historię czy na WOS. Mieli przedmiot, który nazywał się Historia i Społeczeństwo jeszcze, bo to była ta dawna, jeszcze dawny program. I tam miałam sytuację, w której była mocna grupa dziewczyn biorących udział w protestach w ramach strajku kobiet i miałam chłopaków, którzy byli jakby po drugiej stronie tej bardziej tradycyjni, którzy reprezentowali właśnie stanowisko kościoła.
I na ich lekcjach toczyły się niesamowite dyskusje. Oni rzeczywiście wzajemnie ścierali się, ale ważne było dla mnie to, że pod koniec, jak już skończył się ich uczenie w szkole, przyszły do niej osoby i z jednej, i z drugiej strony podziękować za to, że mogły dyskutować, że mogły się wysłuchać. I jedna i druga strona przyznała, że te lekcje nauczyły ich słuchania tej drugiej strony, bo w przestrzeni publicznej nie ma takiej możliwości za bardzo w tej chwili. My jesteśmy bardzo mocno spolaryzowani i trochę jesteśmy jak takie dwa obozy, prawda? Więc to, że oni mogą zobaczyć, że ta druga strona to jest całkiem normalny człowiek i nabrać szacunku do tej osoby, to myślę, że kształtujemy też dzięki temu fajne społeczeństwo obywatelskie i na tym polega demokracja. Więc myślę, że tutaj zresztą padło też parę, że uczymy się wzajemnie rozmawiać, tak, że uczymy się wysłuchiwać wzajemnie. No mnóstwo kompetencji miękkich tak naprawdę zyskujemy dzięki dyskusjom. Poza tym, że przy okazji też młodzież nabiera autorefleksji, bo muszą się też zastanowić czasami, co myślą na ten temat, bo w innym przypadku nie mieliby w ogóle takiej okazji, żeby się zastanowić, co ja myślę na dany temat, a przy okazji też dowiadują się, że w przestrzeni publicznej mamy taki spór na przykład, tak? Bo czasami jest tak, że jeżeli nie oglądają wiadomości, nie czytają gdzieś tam czy faktów, czy nie czytają gazet, to czy portali jakichś informacyjnych, to dopiero na lekcji dowiadują się, że istnieje właśnie taki problem w społeczeństwie. No i wtedy muszą się jakoś do tego ustosunkować. A Beniu, w takim razie co zyskują młodsze dzieci, młodsi uczniowie na dyskusjach? Na pewno zyskują większe poczucie swojej wartości, zdecydowanie. Na pewno się ośmielają, no i zdobywają kompetencje miękkie, które będą im w przyszłości potrzebne. Uważam, że no, ta nauka dobrej rozmowy jest bardzo potrzebna i takie wyczulenie na różnorodność, na to, że każdy ma prawo do swojego punktu widzenia i dzięki temu uczą się otwartości na różne punkty widzenia. Nawet wtedy jest rozmowa możliwa, okazuje się, jeżeli dobrze nie znamy drugiego, innego języka i można zrozumieć drugą osobę, nie znając tak, nie wiedząc tak, nie znając wszystkich słów, które ona chce powiedzieć. Więc tutaj też taka wzajemna uważność na drugą osobę to jest niezwykle ważne. Jestem podbudowana tymi wszystkimi głosami, które czytałam na czacie i podpisuję się pod wszystkim, tak samo jak pod tym, co Agnieszka powiedziała. Także zdecydowanie ta nauka od najmłodszych lat dobrej rozmowy jest bardzo, bardzo potrzebna. Dziękuję Wam za podsumowanie dzisiejszego webinarium. Bardzo Państwu dziękuję za te komentarze, bo one rzeczywiście były budujące. Mam przekonanie, że Państwo doskonale wiedzą, dlaczego warto dyskutować z uczniami na swoich lekcjach, również na te bardzo trudne tematy. Ola wrzuciła już link do zaświadczenia. Mam nadzieję, że uda się Państwu bez problemu wypełnić ankietę, a jutro pobrać zaświadczenie. Odporna Szkoła wróci dopiero po świętach wielkanocnych, dopiero 12 kwietnia będziemy rozmawiać i będziemy rozmawiać o ważnym i ciekawym temacie współpracy nauczycieli. Mam nadzieję, że Państwo są gotowi. Proszę sobie zarezerwować wieczór środowy 12 kwietnia i być z nami i o współpracy nauczycieli rozmawiać. Przypominam, że mają Państwo możliwość skorzystania z kodu rabatowego 10%. Kod, hasło to jest Odporna Szkoła, jakże inaczej. Ola, mam nadzieję, że wrzuci jeszcze raz Państwu link do naszego wydawnictwa. Można pooglądać i coś dla siebie zakupić, jeśli Państwo coś już kiedyś obserwowali. Kod jest ważny do 24 marca. Jak najbardziej można z niego skorzystać. Dziękuję bardzo, Beniu. Agnieszko, ja dziękuję bardzo. Przepraszam Was głównie za te trudności techniczne. Przepraszam też Państwa, ale
patrzę na licznik i mam poczucie, że wszyscy, mimo trudności technicznych, zostali z nami do samego ostatniego końca. Kończymy 2 minuty przed czasem. Mam nadzieję, że Państwo będą za to wdzięczni, bo można pośpieszyć jeszcze na ostatnią wieczorną herbatę. Bardzo Wam dziękuję za tą dyskusję, za ciekawe metody i za pokazanie, dlaczego można skorzystać z filmu albo zapisać się do klubu dobrej rozmowy. Dziękuję Wam bardzo i dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Dziękujemy. Do zobaczenia w kursie.